Tą firmę możecie kojarzyć jako osoby palące czy niepalące. Do 2025 roku przewiduje się, że na świecie będzie ponad 1 270 000 000 palaczy. Oczywiście ja nie popieram osobiście palenia, sam nie jestem palaczem, jest to wasza indywidualna decyzja. Po prostu mówię, jak duży jest rynek i ile można na tym zarobić. W jednym z moich poprzednich filmów opowiedziałem wam o tym, jak w styczniu miałem darmowy Netflix i to właśnie firma Altria zapłaciła nam te dywidendy, które pozwoliły, no można powiedzieć, nie płacić za ten Netflix. Cześć, jestem Kamil, witam was w finansowej podróży, kanale, który rozwijamy swoją wiedzę osobistą, który łatwy i przejrzysty sposób uczy wiedzy o finansach. Złapcie coś do picia, usiądźcie wygodnie i zaczynamy. W jednym z moich poprzednich wideo opowiedziałem wam o tym, jak dywidenda, którą otrzymujemy, opłaciła nam Netflix. Właśnie dzięki firmie Altria, w którą zainwestowaliśmy w 2022 roku, opłaciła na tym dywidendy i będzie płacić tak naprawdę teraz już Netflix w zasadzie, za Netflix, kiedy tak długo jak tylko będę chciał. Ale do rzeczy. Firma Altria, założona w 1860 roku, zajmuje się produkcją używek takimi jak papierosami, e-papierosami, cygarami czy ziela przypominającego bardzo kanadyjskiego liścia klonowego. I teraz ciekawostka. To właśnie przez firmę Altria papierosy bardzo popularnej marki Marlboro są produkowane. Założę się, że tego nie wiedzieliście. No chyba, że oglądaliście mój poprzedni filmik. Żeby nie było kolorowo, firma Altria w 2020 roku oszacowała, że będzie około 1 300 000 000 palaczy. Oznacza to, że do tego roku, czyli 2023, spadek palaczy jest około 3%. Co nie zatrzymało ich przed tym, żeby zwiększyć cenę papierosów i podnieść swoją marżowność o około 8%. Marża to nic innego, jak czysty zysk z waszej sprzedaży. Załóżmy, że koszt produkcji waszego towaru to 100 zł, a sprzedajecie go za 200. Oznacza to, że marża to 100%. Oprócz tego w USA coraz więcej stanów ma legalizację kanadyjskiego liścia klonowego. Oznacza to, że Altria na skalę światową zyska ogromną przewagę w produkcji, no, tego zielonego zioła. Podsumowując, właśnie z tych powodów inwestuję w firmę Altria. Uważam, że jest to wielka, naprawdę świetna firma, która się szybko rozwija. Inwestuje naprawdę w wiele obszarów, które mogą zaowocować wielu klientów, no i w super dywidendę, która będzie nam, wam, wszystkim wypłacana. No i mam nadzieję, że przez wiele lat. Dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że się filmik podobał. Jeśli lubicie podobne tego typu materiały, spróbujcie zobaczyć ten. Może was zainteresuje, w pewien sposób powiązany. Do następnego, cześć!